Hej, witajcie. Benek z tej strony, zapraszam do Divinity Original Sin. Jak widzicie, Benjot i Irenia stoją przed wejściem do tych tutaj drzwi do przestrzeni mieszkalnej tegoż oto pana Cecila, czyli powiem burmistrza tego miasteczka Cysel. Kamera, mod na kamerę zainstalowany, także elegancko, bo jest naprawdę bardzo wysoko, z dużej wysokości możemy sobie oglądać świat. I chciałbym tu wejść. Czekam tylko, aż ten pan odpowiednio się do tego przygotuje. W sumie tu jest kredens. Ciekaw jestem, co tam jest. Czy jakieś książki? Popatrzcie, portret mężczyzny. Tu jest jeszcze kredens. Tam jest jakaś skrzynia. Teraz by można było tam iść. Czekajcie, próbujemy. Kurde, idzie teraz. Co za koleś. Dobra, usiądź na tym krześle, a my wejdziemy do pokoju. Dobra. Okej. Okay. Czyli Renia jest teraz, że tak powiem... Dobra, no przecież ona może cały czas tak chodzić. To jest tak, poradnik poszukiwacza przygód, tom pierwszy. Biurko. No niestety nie ma nic. Altem, o, klusze, klucz, klucz, klucz. Ciekawe, co otwiera. No właśnie. Lekki złoty puchar. Bardzo droga rzecz. Bierzemy. Gościu nie będzie biedny z tego tytułu. Burmistrz, kuźwa. Złoty nóż kuchenny, kuźwa. Chleb, szynka. Przecież my to możemy chyba zjeść. Nie wiem, czy używamy tego jako jedzenie, wzmocnienie. Nie mam pojęcia, w jaki sposób używa się jedzenia. Skrawki materiału się przydadzą, mimo że to badziew. Śmierdzące buty. Patrzcie, mamy śmierdzące buty, mamy śmierdzące majtki teraz. Znaczy, śmierdzące majtki, teraz śmierdzące buty. Miksura zmniejszenia inteligencji, stara drewniana tarcza i skrawki metalu. No tak raczej lipę ma tutaj koleś. No nie? Renia, o proszę bardzo, lśniący miedziany pierścień, niezidentyfikowany. Marchewka, drewniana figurka, kubek herbaty, świetnie. Przy okazji się napijemy, jeśli będziemy mieli na to ochotę. Co my tu jeszcze mamy pod... Ale ten portret mężczyzny 706. Portret kobiety 612. Trochę tańszy, no ale cóż. Nie będę się tu wypowiadał na ten temat, bo jeszcze dostanę opiernicz. O! Drzwi do łazienki. A tam w łazience mam nadzieję, że nie będzie nikogo. Zablokowane. I tu jest wyjście w ogóle na zewnątrz. Drzwi do łazienki w ratuszu. Aha, czyli stamtąd możemy wejść. Tu mamy na czerwono, tam mamy na... O, może tam będzie można otworzyć jakimkolwiek kluczem, który znalazłem. Teraz się przekonamy. Znaczy w zasadzie, który znalazła Renia. Dobra, pokażcie mi to tutaj. Wychodź Renia szybko. Nie, nie! Zamknij! Matko. O, teraz. Dziękujemy. A teraz musimy iść tam. O, dobrze, że wstał. Bo my możemy zrobić skrzynię. Znoszony płócienny czepiec. No, ja wiem. Ale jest meduzowiec tutaj, który może być naprawdę rzadkim grzybem. Tu jest jeszcze kredens. Robimy go. Oj, dobra. Chyba ktoś ją zauważył. A tu jest jeszcze lekki złoty puchar. Jest złoto, jest skorodowany złoty pierścień. Lekki złoty puchar, lekki złoty puchar, ależ tu mamony! A, bo to Charlene przyszła. Dobra, teraz. O, patrzcie, ona... Tu jest kot. Ciekawe, co ma kot do powiedzenia? Renia? Pytaj kota, o co chodzi. Maxin! O bogowie, jam jest ta, która przemierza drogi i zaułki starego Cysel z gracją kociaka i zadartym ogonem. Przyznaję, że podobny widok jest w tych stronach dość rzadki. Ale gdzież podziały się moje maniery? Jestem Maxin, a ty musisz być jednym z tych łowców, o których teraz tak wiele się słyszy. Uroczos, z pewnością. Opowiedz mi coś o sobie więcej. Jestem kotką burmistrza, nie wiesz? Urodzona i wychowana na aksamitach i karmiona najwytworniejszymi potrawami. W końcu ktoś o imieniu Maxine musi mieć maksymalne wygody z karmy. Mam do ciebie kilka pytań, ależ oczywiście, kochanie, proszę uprzejmie. Nie obawiasz się nieumarłych?
Niech niebiosa bronią, nie strach jest tutaj tym zbyt mocnym. Nie, strach jest tutaj zbyt mocnym słowem, drogi łowco. Ja i ty posiadamy instynkt łowcy i choć tych śmierdzących włóczęgów nie złapie się równie łatwo jak myszy, to zapewniam cię, że można ich tak łatwo, tak samo łatwo przechytrzyć. Dobra. A, Ocycel. Och, to małe ciekawe miasteczko jest wśród płynący statek. Kochany człowiek nie widzi świata poza mną. Ha, ha, ha. Masz ci los, masz się dobrze, kotko, masz się dobrze. Czy on tam będzie jeszcze długo stał? Skradanie powiodło się. Pusta butelka na miksturę, super. Lekki złoty puchar. Super, złoto. Super. O dobra, już teraz nie. No, to jest ryzykowne, no, ale dobra, opierdzieliliśmy co mieliśmy opierdzielić. I można znikać, nie? A, tutaj mamy to targowisko, tak? Tak, tak, dobrze wiedzieć, że no, w górach siedzi targowisko, ja się przestrzegałem, że z tej strony przychodzę i tutaj jest ta cała dziewczyna od nieszczęsnej owcy. A tutaj jesteśmy po to, żeby wziąć udział w przedstawieniu. No, zobaczymy, czy nam się uda. A tu jest, o, a tu jest Katarina Fest, czyli Fest babka. Podoba ci się festyn? Jak żeby inaczej? Rozrywka to głównie towarek sportowy. Pora na mój debiut aktorski. Kiedy mogę zacząć? Jak już mówiłam, Złotko, decyzja do ciebie należy. Poproś mistrza sceny o pomoc w przygotowaniach. Dobrze, dziękuję. Już uderzamy do mistrza sceny. Mistrz sceny, czyli tutaj. Co tym razem? W porządku, możemy zaczynać. Masz na myśli swoją próbę ognia? Nie ma bardziej brutalnego wroga od publiczności, Złotko, ale z pewnością sobie poradzisz. Przedstawienie, czas zacząć. Wystąpię z towarzyszem. Chyba nie chcesz wystąpić przy pustej scenie, co? Poczekaj, aż zwołam kilka ofiar skłonnych obejrzeć widowisko. Jakieś ostatnie słowa? Zakończ. Występ, gdy do sceny zbliża się niewielki tłum, do twoich uszu dobiera pomruk. Dobiega pomruk zaciekawienia. Jeszcze chwila, wszyscy zajmą miejsca. Bo na myśl wolę jeszcze nie występować. O kurde, patrzcie, idą. Nie mogę. Nie mogę. No to mam występ razem z Renią. Ciekawe, co takiego przyjdzie nam pokazać. Co za sztukę. Zaczynajmy. Scena należy do ciebie. O matko, Benjoti. Czy to pełnia księżyca? O nie, nie, Cyrusie, musisz uciekać, nim będzie za późno. Dość tego, Cyrusie, nie wytrzymam ani chwili dłużej na tej łajbie śmierci. Umieram z głodu i gnębi mnie choroba. Czyż nigdy nie znajdziemy miejsca, gdzie czekałoby nas wytchnienie? Muszę przyznać, Cyrusie, że głodowanie na tej barce śmierci mi odpowiada. Do twarzy ci ze szkorbutem, czyż nie? Ej, wiecie co, mi się wydaje, że to jest odpowiedź na to, że ja przeczytałem chyba 3 książki o piracie jakimś tam chyba? Przygody pirackie? Coś o wilkołakach, czy nie? Pełnia księżyca, Cyrusie, musisz uciekać, nim będzie za późno, bo ktoś się zamieni? Do twarzy mi ze szkorbutem, czyż nie? To będzie chyba komedia. Ale tutaj jest... Umieram z głodu i gnębi mnie choroba. Czyż nigdy nie znajdziemy miejsca, gdzie czekałaby nas wytchnienie? O, może być, to będzie dramat taki trochę. Ale wspaniale! Publiczność zdaje się znać tę opowieść i jest zadowolona z tego, jak się rozpoczął i... O matko, jak się rozpoczął występ. A ja nie czytałem tych książek. I zaraz będą tu bzdury. Możesz przestać ja zgodać chociaż na pół minuty? Nie wyglądasz najlepiej. Oto może być z tym skorbutem. Bogowie, czy to możliwe? Tam spójrz! O kurczę, to będzie to chyba. Po prostu cudowne! Widzowie są zachwyceni, cokolwiek się wydarzy, z pewnością im się spodoba. Ja pierdzielę, wiecie co, nie czytałem tego, ale metodą dedukcji udało się, no to nie było chyba zbyt trudne. Czuję, jak mnie ogarnia, Och, to był tylko żart, wyglądamy dość upiornie. Cóż to, czy zabrakło nam czystej wody, czyżby kadłub przeciekał? Czuję, jak mnie ogarnia, Tak.
Ma ktoś stary pomidor? Wzburzony tłum zaczyna rzucać obelgi. Mistrz Hauser z pewnością czuje teraz satysfakcję. Ma ktoś stary pomidor? O kurczę. Wygląda jak... Drenia. Wygląda jak to się nazywało? Takie wstrętne, syczące? Spójrz se, Alio, tam za mgłą, to... Wynocha ze sceny! Ej! Spójrz se, Alio, tam za mgłą, to... Świetne widowisko! Widzowie wydają okrzyk zaskoczenia, siedzą jak na szpilkach, dalej wytrąć ich z równowagi. Ziemia! Ziemia! Liczę na bis! Widzowie wydają zduszone okrzyki, muszą poznać koniec tej historii, po prostu muszą! Tak, goblin, a teraz my, dwa smutne gobliny, żeglujemy ku własnej zagładzie. Ziemia, moja droga, nareszcie, nazwiemy ów ląd Cyseal! O właśnie, to jest to! I Renia to powiedziała. Patrzcie na to! Rozlegają się entuzjastyczne oklaski. Twoja opowieść o rozpaczy i nadziei sprawiła, że widzowie ożyli na nowo. Okej. Okay. Zakończ. Ale to co, jakieś punkty doświadczenia, jakieś coś? Artyści gwiazdy, pokażcie całemu Cyseal, na co was stać, licząc złopania piwa i puszczanie wiatrów. Ekstra. Ekstra, jest gierka, jest wspaniała, naprawdę. Idziemy do kapitana Aureusa. Czyli tak. Chlast. Tutaj. O, coś się wydarzyło. Gdzie ten Aureus tutaj będzie, w tym domku? Dobra, idziemy tu. O, proszę, tu jest... Nie zamierzasz aresztować tego śmierdzącego złodzieja? Zobaczcie, jesteśmy... Porozmawiam z nim, pani. Tu była Bertia, widzicie to? Kurczę, dobrze, że przyszedłem. Gdzieś jakaś fabułka się delikatnie popchnęła do przodu, przynajmniej miałem możliwość zobaczyć, że... ten kapitan Aureus to... Nie wiem, zaraz go... spróbujemy... obadać. Co tym razem? Porozmawiajmy o morderstwie Jake'a. Jeszcze nie udało ci się rozwiązać tej marnej sprawy? Co się tyczy żony Jake'a, Esmeraldy, czy udało ci się znaleźć obciążające ją dowody? Jeśli tak, pokaż. W kwestii tego listu. Jak mówiłem, dziewczyna słynie z kokieterii, ale ten drań książę Ferolu nie byłby w stanie zabić. I z tego, co mi wiadomo, ona również. No a w kwestii ciała Jake'a zostało skradzione. Bogowie, co za głupiec z tego Robertsa. Przyjąć łapówkę w oblężonym Cyseal. Ha, co on chciał zrobić z tym złotem? Kupić największego łososia w mieście? Odpowie za wiele spraw, ale nie może się równać z tym, który wręczył mu łapówkę. Twoja misja jest chyba jasna, czyż nie? Ruszaj odnaleźć naszego szczodrego złodzieja ciał. A, no właśnie, podobno złożyłeś wizytę w kostnicy. Jak śmiesz mi patrzeć w oczy i oskarżać mnie o udział w tej paskudnej aferze? Jak śmiesz oskarżać kapitana Legionu? Wynoś się precz, zanim każę moim ludziom zbudować szubienicę, a na syczku zawiesić źródlaną piniatę. O kurczę, mam szczęście, że mogę z nim jeszcze porozmawiać. Ale się wkurzył na mnie. W kwestii ciała. Może burmistrz Cecil jest w to zamieszany? Podejrzewasz burmistrza? Byłbym bliżej celu, gdybym jako sprawcę wskazał sparaliżowaną krowę. Ten człowiek z dobroci serca przygarnął i wychował orkowego podrzutka. To ma być morderca? No wiesz, słuchaj, różne rzeczy po ludziach chodzą, nie? To ktoś wspomniał o niejakiej Evelyn. Evelyn? Adoptkę mistrza Telerona? Miła z niej dziewka. Uważyła mi raz miksturę, dzięki której pozbyłem się wysypki bardziej dokuczliwej niż borsuk zaplątany w portkach. Co?
Nie wygląda mi na osobę, która bawi się w chowanego ze sztywniakami. No i tu się wkurzy. Dobra, pora skończyć rozmowę i myślę, że trzeba by było... Nie wiem, w takim razie nikogo... Skrzynia z dowodami? Skrzynia z dowodami tutaj jest. Miłośnik cięciw. Kurczę. Skrzynia z dowodami, skrzynia z dowodami, skrzynia z dowodami. Pusta. Pusta. No ale dowodów nie mogę. Dobra. Jeszcze tutaj coś jest. Następna skrzynia z dowodami. Dobra, trzeba wszystko dokładnie przeszukać. Też nic kurde nie ma. Chleb. Idźmy do góry. Idźmy do góry. Zobaczmy, co tam takiego jest. Każde miejsce dokładnie przeszukać, nie? Tak myślę. Także nie wiem, a tutaj jest jakiś archu. To jest archu, dobra, to może porozmawiam z archu, może ma coś ciekawego do powiedzenia znowu. Mam pytanie. Ktoś wspomniał o jednym z twoich nieudanych eksperymentów. Przeczytajcie sobie. A, wiesz co? To przyrząd do sterowania zdalnego, którego używałem gdzieś. Tutaj powinna leżeć również instrukcja obsługi. Jeśli ją znajdziesz, jest twoja. Powinieneś któregoś razu poprosić Wiktorię, żeby pomogła mi uporządkować nieco księgi. A, czyli chodzi o... Wiktoria to chyba ta właśnie z biblioteki, ta dziewczyna tam na górze, ta orczyca. Ale dobra, on mi powiedział o tej broni, bo ja go tam troszeczkę zawstydzić chciałem, pytając o tą jego broń, którą tam gdzieś stworzył i skromiot czy coś w tym stylu. O, przecież ja mogę cofnąć. Czym jest kreatura? Ktoś pośmiela się kwestionować moje zdolności konstruktorskie. Zapewne ten błazen odnosił się do Istronota 5000. To był nieudany wynalazek. On po prostu zyskał świadomość. Takie przypadki są straszliwie irytujące. Iskromiot 5000. My to chyba wszystko już dodano wpis w dzienniku. My to chyba wszystko już czytaliśmy. Nieudany eksperyment Archu. Po rozmowie na temat tego jego oszalałego robota Archu przekazał nam uniwersalny kontroler do Iskromiota 5000. Liczymy, że dzięki niemu zdołamy zdezaktywować tę kreaturę. No ale gdzie? Nie, ona tam nawet nie dojdzie. Dobra, bo Archu już wraca. Tutaj koszyk. Drewniana skrzynia, koszyk. My w ogóle sprawdzaliśmy już to. O, bomba z gwoździami. Dobra, muszę też weźmiemy. How nice! Jeszcze tu. Ławka, żeby sobie usiąść. Dobra, nie. Idziemy na dół. Dobra, wstawaj, Renia. Tu jest wszystko puste. Skrzynia z dowodami, wszystko puste. Czy ten facet gdzieś odchodzi? A tak w ogóle to ty tak. Miecz treningowy, pusta butelka, nie. Stary, on tu cały czas stoi? Holender. A jak leży ten dziennik Aurusa? Tam. Czekajcie, a... Będzie Renia w stanie się tutaj schować za nim, za plecami jego? To było dobre. Jeszcze jakieś książki? Jakiś... Pergamin czy coś, dobra. Ale czat, to jest świetna umiejętność, serio. O. Ekstra. Ekstra. Dobra. Opierdzieliśmy kolesia Aureliusa. Dobra, do widzenia panu. No i jeszcze nie było nas na dole, nie? Ale tam jest jasno, fajnie.
Gdzie my wchodzimy teraz? Popatrzcie, gdzieś jakieś więzienia. Dawaj, dawaj, szczurek, chodź! Szczurek! Pisk! Słyszeliście to? Słyszysz pobrzękiwanie? Pewnie ktoś ma klucze w kieszeni. O ty, szczurek! Drzwi aresztu, więzienny skarbiec. Żelazne drzwi, drzwi. Żelazne drzwi. Z kim jesteśmy w stanie porozmawiać? Kurczę, niesamowity był ten... O, tam są jakieś koszyki. To sprawdźmy, co tam jeszcze może być takiego ciekawego, co mogłoby się przydać tutaj nam w podróży. Zaklęcie. I butelka wody. I beczka wody, nie musimy jej używać. Dobra. Jak ja bym się zakradł za tego gościa, nie, on tam wstrzymałem, stoi drzwiami przed skarbcem. Nie, on musiał ich zabić. Ciekawy jestem, jakie są konsekwencje. O! O, Reni się udało wejść tutaj. A co my? Poradnik poszukiwacza przygód, patrzcie. No i jest też chleb. Dobra, bierzemy. Ja nie wiem, czy chleb można jeść. Może jak się jest, jak się ma postać osłabioną, to nie leczące jakieś te, tylko można chleb zjeść i to może pomoże. Nie wiem, może pomoże, nie cholera wie. Skradanie powiodło się. I tutaj możemy się już pojawić. Co złego to nie my, cela jest otwarta. Co złego to nie my. O, szczurek sobie pobiegł tam. No i fajnie ma. Zobaczcie, ja tak przez chwilę siedziałem. I tak sobie myślę, włączę to ten cały wytwórz, ten crafting. Bo oglądałem te magiczne rzeczy, które miał Benjotti przy sobie. Znaczy magiczne. Grot ogniowy, grot zamrażający, zatruty, spowalniający. I teraz metodą dedukcji znowu, jeśli taki grot położę tutaj i położę promień strzały, to zdolność wytwarzania musi być na wyższym poziomie. Coś będzie rezultatem tutaj. Zdolność wytwarzanie. Zdolność. Renia to zrobi. Strzała ogniowa. Podpala i zadaje 10-16 obrażeń od ognia. Wybaczcie, ja sobie jem chrupkę kukurydzianą. Ej, na wyższym poziomie? Żeby zrobić grot zamrażający? Coś mnie tu gierka chce wrobić. Patrzcie, delikatna drewniana różdżka ognia niezidentyfikowana. Dobrej jakości drewniana różdżka wody. A bo to jest... No to ona ma to przy sobie, kurczę. Frynsztunek. Rodzaj. No, wymagany jest poziom 4. Tej zabytkowej drewnianej różdżki. A tamta też zabytkowa drewniana różdżka powietrza. Pragnienia krwi. Tutaj też różdżka powietrza, pragnienia krwi. Haha, ciekawe. Ta jest nieco mocniejsza. Ta, która nie mamy na sobie. Ale ze względu na różnicę poziomów zabiera plus jeden po prostu tego punkt akcji. To daje po prostu. Koszt punktów akcji taki będzie. Jak będę atakował, będzie kosztowało 5. A jak będę wybierał, to będzie kosztowało
dwa, trzy. O to chodzi. Ona zadaje dużo, dużo wyższe obrażenia, nie? Dolna granica jest wyższa o 5. Aż o 8 jest górna. Dobra. Tu jest plus 2. Piąty poziom jest wymagany. Delikatna drewniana różdżka, zauważcie. Czego nie może identyfikować? Że polihistor na poziomie drugim jest potrzebny. O kurde, zaczynają się komplikacje. Patrzcie. Schowałem się za gościem i tu jest okradnik. Próbować? O rany. Ale co to jest? Całkowity ciężar skradzionych przedmiotów? Maksymalny 0,50. Całkowita wartość skradzionych przedmiotów 0. Maksymalna wartość skradzionych przedmiotów 216. Osełka. O kurczę, to już jest 0,50. Złoto, to ja mogę chyba mu wziąć całe. Sztylet, dziadostwo. Mała mikstura uzdrawiająca, bardzo fajna rzecz. No stary klucz do aresztu jest, nie jest mu potrzebny, nie? I tu mu raczej też... O! Ładnie go zrobiliśmy w bambuko, nie? Dobra, okej. Okay. A tutaj coś mamy. Nie wiem, o co chodzi, łóżko. Czy jest jakiś więzienny szkielet? Dziennik jakiś leży. O, wejdź. O, wejdź. Skradu, hopu, hop. Dziennik, myk. Więzienny szkielet, ciekawe co. Jest tu kto? Nie no, wiadro to nam niepotrzebne. Tam jest to wiadro właśnie. Tak. Misja w jakimś sensie wykonana. Przeczytam jeszcze, co w tym dzienniku jest. Dziennik. Wymienię tutaj moje zarzuty wobec tego więzienia i opiszę panujące tu złe warunki. Jedzenie jest paskudne. Strażnicy są okrutni, a cele? Resztę tekstu pokrywa czerwony atrament. Dodano również następujący fragment. Jedzenie jest wyśmienite, strażnicy są sprawiedliwi, a cele przytulne. Autor najwyraźniej nagle zmienił zdanie. Oj, chyba tym kolesiom należy się w pie... Co wy o tym sądzicie? Co wy o tym sądzicie? Czy my tutaj mamy klepnąć tych kolesi, nie? Jest ich tylko dwóch. Nikt na górze nie będzie wiedział, że zostali kropnięci. No ale może by przydała im się nauczka. Tak się więźniów traktuje? Nie wiadomo za co w ogóle był więźniem ten ktoś. A tu dwójka takich buców. Ten jest na poziomie trzecim. Ten jest na poziomie czwartym. No ale... Legioniści wielcy. Nie wiem. Dajcie znać sobie na ten temat. Na razie trzymcie się do następnego razu.